nogi, ale da radę. Udało się. Męcząco? Bardzo. Co najciężej był? Jaki początek, koniec, środek dnia? No końcówka, nie? Końcówka. Jak już siły opadają i nogi obtarte, ale do Częstochowy, nie? Idziemy dalej. Ja dzisiaj szło się świetnie. Naprawdę nie wiem, który to już raz, ale to jest to, po co się jedzie na pielgrzymkę. Naprawdę ten pierwszy dzień też jest super. Wyjście z Trzeba było najlepsze. Która twoja pielgrzymka? No tak, całą miałem tylko jedną, a teraz to tak czwarta, jeśli wpadam na parę dni. Idziesz dalej. Dzisiaj niestety wracam, ale mam nadzieję, że jeszcze dołączę. Jest pani na pielgrzymce? Nie jestem na pielgrzymce, ale przyjechałam odwiedzić córkę, która idzie. Ja osobiście chodziłam kiedyś, no trochę to dawno było, ale byłam 8 razy. Może jeszcze uda mi się kiedyś pójść, no troszeczkę, wiadomo, obowiązki, praca, trochę zdrowotne problemy, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ujść, bo jak dzisiaj byłam na tej mszy na pożegnaniu, no to łaski się kręciły w oczach i po prostu takie wzruszenie, jak się słyszy ten śpiew, te gitary i to wszystko, to serce ściska po prostu, naprawdę. Jestem odrobnie wzruszona i cieszę się, mogę, że też tu na chwilę być. To pierwsza pielgrzymka twoja? Druga. Druga. I ten dzień ciężki, łatwy, średni? Pierwszy nie jest aż taki trudny. Jak się szło? Szło się bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony. To moja pierwsza pielgrzymka, także nie wiedziałem czegoś spodziewać, ale jestem bardzo zadowolony z tego etapu. Mam nadzieję, że dojdzie do końca. Taki plan. No i zobaczymy. Masz szczególną intencję? Masz intencję szczególną? No, mam jedną. Taką szczególną. O pogłębienie mojej wiary tak właściwie. Jeszcze bardziej. No i o siłę i o wytrwanie i zdrowie dla mojej rodziny. Do zobaczenia na Jasnej Górze.